1 stycznia 2017 roku grupa Azoty ZAK SA stała się członkiem bardzo ważnej organizacji. Jest to Europejska Rada Plastyfikatorów i Półproduktów, która zrzesza najważniejszych producentów tej branży w Europie. Mówimy tutaj o największych firmach, takich jak BASF czy Exxon, i udało nam się również stać się członkiem tej organizacji. Jest to dla spółki bardzo ważne wydarzenie, ponieważ pozwoli nam to w sposób pełniejszy posiadać niezbędne i bieżące informacje dotyczące tego skomplikowanego rynku i również dbać, czy nadzorować, czy uczestniczyć w procesie legislacyjnym na poziomie europejskim. Siedzibą Rady jest Bruksela, właśnie tam, gdzie zapadają ważne decyzje. Jest to miejsce, gdzie można konsultować różnego rodzaju regulacje dotyczące produkcji plastyfikatorów przy Komisji Europejskiej. Aktywność Grupy Azoty ZAK SA w tej organizacji sprowadzać się będzie do dwóch obszarów. Pierwszy obszar dotyczy propagowania i informowania o specyfice branży plastyfikatorów. Drugi natomiast ma bardziej charakter naukowy i będzie się skoncentrować na badaniach, ekspertyzach i pracy ekspertów w celu opracowania lepszych procedur zwiększających jeszcze bardziej bezpieczeństwo i przyjazność środowisku naturalnemu. Uczestnictwo Grupy Azoty ZAK SA w tej elitarnej organizacji jest potwierdzeniem naszej pozycji na rynku w branży plastyfikatorów na poziomie europejskim. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na spotkaniu, trochę opóźnionym, ale to warunki atmosferyczne. Kot Kędzierzyn-Koźle zaprosił Mateusza Kijowskiego, szefa KOD-u, do nas. Kot Opolski nas tu wsparł, rzecz jasna. Spotkań jest dużo, ja się będę streszczał. Spotkanie, bo to będzie dziś pytanie, dziś odpowiedź, także zapraszam do zadawania pytań. Kilka godzin temu rzucił Pan na swój profil oświadczenie. Tam jest taki punkt, który, z którego wynika, że jakby teraz wszystkimi sprawami ma się zajmować Rada Regionów. Czy to znaczy, Pan jednak się zawiesza swoje przewodniczenie? Nie, znaczy to jest sugestia taka, żeby cały zarząd się powstrzymał od wszelkich czynności poza przeprowadzeniem sprawy wyborów. Te wybory się właśnie zaczynają, więc jest to najważniejsze działanie w KOD-zie. A ponieważ, no jak widać, ostatnich dni zarząd nie działa sprawnie, nie współpracuje dobrze, więc po prostu dobrze byłoby się ograniczyć działalność. Natomiast Rada Regionów jest no, w jakąś formą demokratycznej reprezentacji członków KOD-u i na pewno w tej chwili ma szerszy mandat do działania w imieniu KOD-u niż zarząd, który... Mówi Pan zarząd, mając na myśli zarówno siebie, tak, jak i zastępców całej Tak. Tam pada data 18 lutego. Czy to znaczy, że ten zjazd krajowy, który miał być w marcu, będzie w lutym? No taką przedstawiłem propozycję, to ja nie mogę sam podjąć takiej decyzji, ale uważam, że w tej sytuacji przyspieszenie tego zjazdu krajowego byłoby uzasadnione. Wybory będą w styczniu się odbywały w regionach. Za 3 tygodnie wybory w Mazowieckiem. Będzie Pan startować? Jestem zachęcany do tego, żeby startować i myślę, że to jest dobry moment, żeby się poddać też jak najszybciej ocenie koderek i koderów. Uważam, że to byłoby zasadne. I myślę, że jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji, ale raczej skłaniam się do tego, żeby startować. Tak. A jeśli Pan nie zostanie przewodniczącym regionu mazowieckiego, to czy będzie Pan startować na szefa ogólnopolskiego KOD-u, czy może wtedy trzeba będzie sięgnąć po kogoś innego? Nie potrafię odpowiedzieć w tej chwili na takie pytanie. Nie rozważałem takich scenariuszy zbyt szczegółowo. Jak jeszcze nie podjąłem decyzji ostatecznej o startowaniu na szefa regionu mazowieckiego. Trudno mi powiedzieć, tak? To trochę zależy też od tego, jakie będą oczekiwania ludzi. Jakby w tej chwili są bardzo wiele sygnałów ludzi właśnie z organizacji, żebym zdecydowanie startował i że muszę wygrać, więc zakładam, że to poparcie jakoś pomoże, ale no zobaczymy, jaki będzie wynik. W wyborach zawsze jest można przegrać, tak? Ja mam pytanie może z innej strony.
Może błędem było to, że w ogóle przewodniczący takiego ruchu, który angażuje się od rana do wieczora, jak rozumiem, na pełnoetatowym wymiarze, powinien dostać pensję. Oczywiście, że tak, tylko że w momencie, w którym te decyzje były podejmowane, jedynym sposobem finansowania KOD-u był komitet społeczny. Komitet Społeczny nie może wypłacać wynagrodzeń nikomu żadnych w żadnej formie. Jedyna metoda to jest kupowanie usług. No, ponieważ stowarzyszenie już może. Prawda? Stowarzyszenie już może, tak. No ale to te decyzje były podjęte wtedy, kiedy nie było wszystkiego i rozpędem tak to szło. W tej chwili oczywiście już takich usług nie świadczę. Natomiast wtedy nie było innej możliwości. Tak? A rozmawiał pan z kolegami i mówił, słuchajcie, albo będę musiał gdzieś dorabiać i wtedy nie mam czasu działać, albo muszę żyć, znaczy, tak? Dokładniej rzecz biorąc, to nawet nie była moja propozycja, żeby taką decyzję podjąć. Było to dyskutowane na zarządzie z udziałem i komisji rewizyjnej i prawników i doradców, pełnomocników. Tam było kilkanaście osób wtedy, jak to było dyskutowane. Ktoś złożył taką propozycję, zapadła decyzja, że należy przyjąć taką formę rekompensaty. Jakby za tę część ekspercką, która nie była związana w żaden sposób z samą działalnością jako lidera, czy... Znaczy pan mówił o tych fakturach, ja tak, pytam, tak. Jakby co dalej, bo faktury się skończyły. Nie, dalej? Oczywiście, że będą wynagrodzenia dla zarządu. Jestem przekonany, że jedna z pierwszych decyzji po wyborach, bo w tej chwili to byłoby chyba przedwczesnym podejmowanie tak jest i tuż przed wyborami, ale jedna z pierwszych decyzji po wyborach to będzie musiał być ustalenie wynagrodzeń dla zarządu, oczywiście, że tak. Znaczy dla zarządu, dla tych, którzy się aktywnie angażują w bieżące działania, bo to są jakby bardzo różne formy. Zresztą w wielu organizacjach pozarządowych tak to wygląda, że znaczy, praca w organach oczywiście jest bezpłatna, ale te osoby, które aktywnie działają, na przykład są zatrudnione, ktoś jest dyrektorem biura, ktoś jest, nie wiem, księgowym. To różne są formy, tak? No, ja miałem akurat kiedyś jakąś współpracę z PZPN-em, wiem, że tam był zarząd chyba 30-osobowy, ale jakiekolwiek wynagrodzenia otrzymuje kilka osób, tych, które na co dzień pracują w biurze. Właśnie był członek zarządu odpowiedzialny za finanse, oczywiście prezes główny, natomiast wielu jest po prostu społecznie działającymi aktywistami, którzy raz na miesiąc tam się pojawiają na zebraniach zarządu. No oczywiście pewnie gdzieś więcej robią zdecydowanie, ale nie uczestniczą w takiej codziennej biurowej aktywności. To ile powinien dostać przewodniczący takiego ruchu społecznego jak KOD? Jaka to powinno być wynagrodzenie? A już pan zostanie przewodniczący, to już pan nie będzie mógł się wypowiadać na ten temat. Jeżeli nie pan to wygra wybory. To powinna być decyzja tych, dla których działa przewodniczący oczywiście. Są ludzie, którzy porównują tą pozycję, jakby nie mówiąc o osobach, do przewodniczącego Solidarności. Tak, były długie dyskusje na temat jego zarobków i różnych dodatkowych świadczeń. Ja myślę, że to jest oczywiście poziom znacząco za wysoki. Boniek, poseł. Do czego by to porównać? Ja powiem tak, Andrzej Celiński chyba wczoraj czy przedwczoraj w mediach gdzieś powiedział, wcześniej też pisał, że to powinno być jakieś wynagrodzenie na poziomie wynagrodzenia posła. Ja myślę, że to jest jakiś rozsądny poziom, ale mówię, no, to nie ja powinienem podejmować decyzję w sprawie moich wynagrodzeń, jeżeli będą moje. Jeżeli będą nie moje, to będę się wypowiadał szerzej, tak? Bye.
Stowarzyszenie Kolejarzy ze znakiem, jeżeli mamy jakieś oznakowania, za gwiazdą, za sztandarem i królu. Razem z wędrowcami, moi kochani, chcemy wyruszać tę drogę piękną i śpiewać naszą piękną polską kolędę. Mędrcy świata, monarchowie, włączmy się wszyscy, jak najmocniej umiemy. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie? Powiedzcież nam, trzej królowie, chcecie widzieć dziecię. Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży. Ministranci rozdają korony. Kto jeszcze nie ma korony, to proszę podejść tutaj przy wejściu. Tak, cześć Boże, witamy. Widzę, że garderoba ukryta. Wszyscy, którzy przyszli króla Baltazara, jesteśmy mocni, jest wielu, cieszę się bardzo, że nie będę jechał sam. Nie zawiedliście, wprawdzie koń mój trochę słaby i będzie za chwilę chyba dopiero. Widać już na horyzoncie konia? Jest koń! Brawo, że koń przyszedł! Trzeba sukienkę podnieść. Trochę tutaj się chyba... Nie, żeby nie, nie, nie. Nie, nie. No ja już no. I ty. Była przewaga na lewą stronę. Ale dobrze się odżywiał, ksiądz. Chyba wszystko jest dobrze. Witaj królu! Nie pójdę tutaj za bardzo. Dawać ktoś na boki. Dobra, na prawo idziesz tutaj. Dobra,
Thank you.
to do moich krajów. Chciałbym zapytać moich uczonych i doradców. Zapraszamy tutaj przed świętą rodzinę trzech króli z darami. Jako pierwszego króla poproszę króla Azji, Melchiora II. Zapraszamy tutaj króla bliżej do świętej rodziny. Świętą rodzinę króla Azji Melchiora II. Serdecznie króla witamy i prosimy o złożenie darów i odczytanie tekstu. Panie Boże, stworzyłeś raz niebo i ziemię. Wielką Twoją wszechmocą i Twoim ramieniem Tyś rozpostarł niebiosa, ziemię nad wodami. Tyś ziemię ubrał w drzewa, ozdobił ziołami, by chwalić Twoje dzieła, Stwórco dzieł ogromnych. A że Jezu, przynoszę kadzidła dym wonny. Wdzięczni za dobroć Twoją, za Twój akt stworzenia. Wdzięczni za Zbawiciela, szansę odkupienia. Azja pokłon Ci składa i pragnie obiecać, szacunek dla stworzenia wśród narodów wzniecać. Król Azji złożył pokłon, dary, a teraz pokłon i dary złoży król Afryki, Kacper II, i ofiaruje Jezusowi mirrę. Oh,
Stwórco krańców ziemi, Panie, wieczny Boże, Tyś sprawił, że po ziemi chodzi tyle stworzeń. Tyś chciał, by odpoczęły wół, osioł, baranek. W oczach Twych żadne z piskląt nie jest zapomniane. Przyjmij, królu stworzenia, Mirrę, znak cierpienia. Wszak dziś się narodziłeś dla mego zbawienia. Wdzięczni za akt stworzenia, za Twą dobroć, Panie. Ojcze niebieski, staje na Twoje wołanie. Afryka przyszła Tobie, Jezu, się pokłonić. Obiecuję stworzenia doglądać i chronić. Król Afryki złożył pokłon, a teraz pokłon złoży król Europy, Baltazar II, i ofiaruje Jezusowi w darze złoto. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobroć Twa była wielka, stworzyłeś człowieka. Człowiek zgrzeszył, więc musiał na Zbawiciela czekać. Lecz miłość Twa sprawiła, przyszło odkupienie. W dzieciątku tym człowieczym jest Boże zbawienie. Ty każesz zboża nie ciąć, gdzie kłos sięga drogi. Zostawić dla przybysza, zostawić ubogim. Znałeś mnie, zanim byłem w matki mojej łonie, stąd król Europy staje przed Tobą w pokłonie. Pragnę Ci ofiarować, Jezu, szczere złoto, abym się umiał dzielić z bliźnimi z ochotą. Król Europy Baltazar II złożył pokłon Jezusowi. Ja myślę, że wszyscy Państwo teraz z radością pokłonią się nowonarodzonemu i oddadzą hołd. Bardzo proszę Państwa o powtarzanie kłaniamy się Tobie. Mamy trzech króli. Mamy wszystkich, którzy pokochali Pana Jezusa. Pochylmy głowy i powtórzmy trzy razy. Witaj Jezu w żłobie. Kłaniamy się Tobie. Witaj Jezu w żłobie. Kłaniamy się Tobie. Witaj Jezu w żłobie. Kłaniamy się Tobie. A teraz poproszę księdza Bogaczewicza, aby jeszcze bardziej gorąco powitał wszystkich. Moi kochani, można tylko mówić dzisiaj o wielkiej radości i o tym, że po raz drugi przez Kędzierzyn przechodzi orszak trzech króli. W Polsce przechodzi już po raz dziewiąty. Dlatego pani witając, konferansjerka witała króla drugiego i Baltazara i Karlspra. I moi kochani, i dzisiejsze spotkanie to jest jedna wielka radość. Troszkę pogoda nas tutaj dzisiaj zimą przywitała. Tym bardziej serdecznie, tym bardziej radośnie kolędujmy. Ja tylko wyrażę radość, że jesteście wszyscy, że jest wśród nas pani prezydent, pani starosta, że są kapłani, że są cudownie przebrane dzieci. W ogóle później, żebym nie zapomniał, będę prosił pod koniec, aby dzieci przebrane jakoś chciały tu podejść, żebyśmy mogli zdjęcie zrobić wszystkich dzieci przybranych. Myślę, że jednak najpiękniejsze powitanie to jednak poproszę jeszcze raz króla, bo on tak zeszłego roku pięknie powitał panie nasze, to może jeszcze raz to uczyni. Dobrze, że jesteście. Dobrze, że są z nami nasze królowe, królowa naszego miasta, pani Sabina Nowosielska. Witamy serdecznie, brawo! Jest z nami królowa, pani starosta Małgorzata Tudaj. Witamy z całego serca. Jest u siebie tutaj zresztą, w królestwie swoim. Dobrze, że jesteśmy tutaj, dlatego że wyznajemy naszą wiarę w Zbawiciela.
Przychodzimy, by oczywiście rozradować nasze serca, ale też po to, by dać świadectwo przywiązania właśnie do tego Króla, który przyszedł z miłości do człowieka, którego miłość wyraziła się w Jego narodzeniu, a później również w Jego działalności i przede wszystkim w tym, że swoje całe życie ziemskie oddał człowiekowi z miłości. I dlatego niech towarzyszy nam zgoda, radość, pokój i miłość. Wszystkiego tego życzę z okazji też Nowego Roku. Ja, Król Baltazar, trzymajcie się! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że tak zgromadziliśmy się wszyscy na Placu Wolności w drugim orszaku. Dużo osób, pogoda nas nie zastraszyła, mimo że minus 6 albo minus 7. To jest pięknie, że możemy tutaj wszyscy razem, mogliśmy każdy z nas ze swojego miejsca zbiórki przyjść, porozmawiać, pośpiewać kolędy. Cieszymy się, że takie inicjatywy są w naszym mieście. Chciałabym też złożyć najserdeczniejsze życzenia na nowy rok, ażeby był lepszy, ażeby się spełniało wszystko, co sobie wymarzyliśmy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy i poprosimy panią starostę, panią Małgorzatę Tudaj do mikrofonu. Szanowni Państwo, cóż mi powiedzieć? Wszystko, co najpiękniejsze zostało powiedziane. Witam serdecznie. Serce rośnie. Święto Objawienia Pana. Spotykamy się tutaj, wcześniej idąc w orszakach. To jest piękne. Cieszymy się i cieszmy się, że możemy to w ten sposób świętować, demonstrując na ulicach miasta. Życzę dużo radości, zdrowia, błogosławieństwa Bożego na cały nowy rok. I cieszmy się dzisiejszym dniem i świętem narodzenia i objawienia Pana. Wszystkiego dobrego. Bardzo, bardzo dziękuję. I teraz zapraszam do złożenia darów przedstawicieli naszych parafii. Zapraszam, to teraz ten czas możemy ofiarować. Państwa wszystkich oczywiście namawiam, abyście w sercu ofiarowali jakieś obietnice, przyrzeczenia. A przedstawicieli parafii poproszę na scenę. Jeżeli ktoś chciałby coś złożyć, to właśnie teraz bardzo proszę. W imieniu parafii dzieci przychodzą i przynoszą co? Cukierki. Parafie powoli zakupywały, a później będziemy te cukierki tam przy osiołkach dzielili. Dobrze? To poskładajcie dzieciątku, one ładnie. Tak, się dobrze? Kolenda do szopy Hej Pasterze. I jeszcze raz, jeżeli ktoś ma jakieś dary, można teraz podchodzić. A prowadzi nas orkiestra Ścisowej. Jeszcze dary, jeszcze. Hej Pasterze, zapraszamy do wspólnego śpiewu. Поклоняйте всем другом,
niebieskie. Przygotowując się do tego wspólnego tutaj spotkania, już wcześniej odbyły się w parafiach konkursy na najpiękniejszą koronę królewską. I teraz ja odczytam wyniki konkursów. Poproszę dzieci i młodzież, które zostaną wyczytane, tutaj o odbiór nagród. Nagrody będą wręczać pani prezydent i pani starosta. Jeżeli jeszcze ktoś ma dar, oczywiście w międzyczasie można podejść i te dary złożyć. Jeśli chodzi o osiedle Blachownia w kategorii dzieci przedszkolnych, wygrał, słuchajcie, konkurs Paweł Szymaczek. Zapraszam tu Pawła, jeżeli jest tylko z nami. W kategorii dzieci szkolnych klasy 1-3 Julka Samsel, a w kategorii dzieci nieco starszych klasy 4-6 Weronika Szpakowska. Poproszę na scenę Pawła Szymczaka, Julkę Samsel oraz Weronikę Szpakowską. Zapraszam was tu szybciutko po nagrody zasłużone. Są już nasze piękne dziewczyny. Pawła nie widzę, ale na pewno nagrody zostaną przekazane. Biegnie Paweł do nas? Jest! I oczywiście zachęcam, żeby bić brawo, że takie piękne korony nam dzieci zrobiły. Natomiast na osiedlu Azoty w kategorii dzieci szkolnych klasa 4-6 wygrała Wiktoria Pawińska i Dominika Fitko. Wiktoria i Dominika, zapraszam was tutaj na scenę. Dzisiaj też dostajecie prezenty i dary. Zapraszam szybciutko. A w Starym Koźlu jesteście ciekawi, kto wygrał? W kategorii dzieci przedszkolnych Martyna Jaskolka z Brzeziec. Jeżeli jest Martynka, zapraszam ją do nas. W kategorii dzieci szkolnych klasy 1-3 Szymon Radzioch i Ola Tarnawska ze Starego Koźla oraz Blanka Ocipińska i Julka Jaskółka z Brzeziec. Zapraszamy i Martynkę, i Szymona Radziocha, i Olę Tarnowską, i Blankę Ociepińską, i Julkę Jaskulską. Jak bierzecie nagrodę, odwróćcie się tu przodem, bo zobaczcie, fotoreporterzy czekają na was. Wszyscy w koronach będziecie mieć piękne, piękne zdjęcia. Obracajcie się z prezentami do przodu i przy królach zróbcie sobie zdjęcie. W Sławięcicach natomiast w kategorii dzieci przedszkolnych wygrała Zuzia Nowak, a w kategorii dzieci szkolnych klasy 1-3 Lena Weiser i Max Jochem. Zapraszam i Zuzię Nowak, i Lena Weiser, i Maxa Jochema tutaj na scenę ze Sławięcic dzieci. Chodźcie do nas. Przybyły dzieci razem z orszakami i teraz odbiorą nagrodę, a jak już będziecie miały nagrodę w ręce, to ustawcie się koło trzech króli, zróbcie sobie zdjęcie. Piękne zdjęcie. I teraz dzieci z Pogorzelca. Kategoria dzieci przedszkolnych. Oliwia Bajer. A państwo oczywiście biją brawa. Kategoria dzieci szkolnych. Klasa 1-3. Wojciech Piwowar. Kategoria dzieci szkolnych. Klasy 4-6. Aleksandra Piwowar. Proszę bardzo. Oliwka Bajer. Wojtek Piwowar. I Ola Piwowar. Zapraszam was tutaj na scenę po odbiór nagród. Robimy sobie zdjęcia później z nagrodami. Państwo biją brawa, bo nikt inny jak dzieci potrafią tak pięknie oczekiwać na narodziny naszego dzieciątka Jezusa. I w tym czasie majstrują korony, prezenty dla Pana Jezusa. Dla wszystkich tak naprawdę powinny być nagroda, ale myślę, że taka nagroda to będą dary w czasie całego tego roku. Dary błogosławieństwa Bożego, a nasze dzieci, które zdobyły pierwsze miejsca, odbierają teraz nagrody. Proszę się uśmiechnąć do zdjęcia, można pomachać. Stoicie przy królach. Pięknie. A teraz wyczytam, kto wygrał na osiedlu Piastów. W kategorii dzieci przedszkolnych Adaś Dziędzioł. W kategorii dzieci szkolnych klasy 1-3 Ameria Wiśniowska. A dzieci nieco starsze klasy 4-6 Tomasz Król i Ania Kubny. Zapraszam dzieci z Piastów. Adasia Dzięcioła, Amelkę Wiśniewską, Tomka Króla i Anię Kubny.
odbieramy nagrody, ustawiamy się koło trzech króli i robimy sobie piękne, piękne zdjęcie na pamiątkę. Prawie uśmiechów nie widać spod tych futrzanych kołnierzy. Już pięknie, dziękujemy. I teraz uwaga, tutaj w Śródmieściu w kategorii dzieci szkolne klasy 1-3 wygrała Julka Bednarek i Nadia Mazurkiewicz. Natomiast w kategorii dzieci szkolne klasy 4-6 Ania Wójcik. Na scenę zapraszamy Julkę Bednarek, Nadię Mazurkiewicz i Anię Wójcik. Brawo, brawo, dzieci, młodzież ze Śródmieścia. Zdjęcia już są, bardzo dziękuję. I jeszcze dzieci z Cisowej. Na scenę poproszę o odbiór nagród. Szymańską Karolinkę i Wylazik Damiana. Zapraszam was tutaj. Brawo, jeszcze raz brawa dla wszystkich dzieci, które robiły korony. Dla wszystkich, wszystkich. Zdjęcie z trzema królami i już przygotowujemy się do wspólnego kolędowania. Oczywiście nie wyobrażam sobie wspólnego kolędowania bez księży. Zapraszam was wszystkich na scenę. Chodźcie tutaj do nas, bo tak pilnie przygotowywaliście tutaj ten marsz i to spotkanie. Zaraziliście nas tym. Także proszę teraz na scenie tutaj pięknie nas prowadzić w tym śpiewie. Ja już na scenę poproszę Kalinę Mazarz. Będziemy teraz wszyscy śpiewać, Gdy się Chrystus rodzi, razem z Kaliną. Księża będą chórem dla Kaliny. Może tak być? Bardzo dobrze. Chrystus rodzi i na świat przychodzi. Ciemna noc jasności promieni szej brodzi. Niołowie się radują, niebiosy wyśpiewują. Księża oczywiście i orkiestra ścisowej i razem z orkiestrą zaśpiewamy Anioł pasterzom mówił. Ukłony w pokorze, to by serca ogodnego owoc.
Chciałem powiedzieć, że tu cicho i spokojnie po koncercie, ale powiedzieć tak nie mogę, ponieważ trwają prace, tutaj trzeba posprzątać, nie wiem, czy potem jeszcze coś się będzie odbywało. W każdym razie było sympatycznie, miło, ciepło, ale ty byłaś bardzo zdenerwowana. Oczywiście tak, bo to był mój pierwszy występ przed szeroką publicznością. Już tutaj nie licząc jakichś występów w szkole, to możliwość zaprezentowania swoich utworów przed publicznością było dla mnie niesamowitym doświadczeniem, chociaż myślałam, że będę się mniej stresować, to prawda. W czasie koncertu powiedziałaś, że śpiewałaś dość dawno temu, czyli kiedy i gdzie? No, śpiewałam w szkole muzycznej, wiadomo, bo tam są takie specjalne zajęcia do tego przeznaczone w chórze. Później śpiewałam na jakichś konkursach w liceum. To nie było dawno. Wiek Chrystusowy zobowiązuje, także już troszkę czasu minęło od tego. Się wydało teraz. No, wydało się, no nie będę ukrywać, no co, każdy ma jakąś tam datę urodzin, wiadomo, że to nie może być tajemnicą. Jasne, do 40 lat spokojnie się można przyznawać. Dobrze, także no zaczęłam pisać teksty piosenek w zasadzie w odwrotnej kolejności, bo zwykle jest tak, że artyści najpierw wykonują jakieś covery, a później dochodzą do wniosku, że może coś swojego mogą. Tak, a ty doszłaś do odwrotnego wniosku, tak? Tak, tak, bo zaczęłam pisać najpierw wiersze, po śmierci Wisławy Szymborskiej dostałam jakiegoś olśnienia. Już zaraz po śmierci? Tak, to było chyba bodajże w 2012 roku, w lutym Wisława Szymborska zmarła i po jej śmierci zaplanowałam sobie, że może i ja spróbuję napisać wiersz. No i co, tak myślałeś, że tylko jeden wiersz, czy może, że jednym wierszem zaczniesz, a potem jakoś się potoczy? No, chciałam po prostu sprawdzić siebie też pod tym kątem, bo nie wykazywałam jakichś specjalnych zainteresowań czy poezją. Nigdy nie czytałam jakichś wzniosłych tekstów, też niewiele wierszy czytałam wcześniej. To mnie zaskakujesz w tym momencie. Tak, naprawdę jest. A ten jakiś, nie wiadomo, jakąś iskrę Bożą, bo nie wiem jak to nazwać, poczułam i zaczęłam pisać. Z racji tego, że jakiś tam rytm zawsze muzykowi towarzyszy w głowie, to postanowiłam, że te teksty, te wiersze mogą być lepiej wyrażone, jeśli będą poparte muzyką. No i planowałam sobie, że to będą teksty piosenek. Wspomniałaś o szkole muzycznej, więc rozumiem, że muzyczne przygotowanie masz. Tak, ukończyłam szkołę muzyczną numer 1 na Pogorzelcu w klasie akordeonu. Czyli nie śpiewu. Nie śpiewu, nie. To jest śpiew zawsze gdzieś był, towarzyszył. To nie była wokalistyka, tylko po prostu zajęcia uzupełniające. Tak. No jasne, czyli teraz możesz pograć na akordeonie, a do tego zaśpiewać. Tak też dużo mi osób podpowiada, ale jakoś ten instrument nie leży głęboko, nie pozostał głęboko w moim sercu. Sporo tych wierszy już napisałaś? Wierszy, właśnie tych tekstów do piosenek jest bardzo dużo. Czyli nie używasz określenia wiersz, tylko tekst do piosenki, tak? Z piosenek, bo wszystkie teksty, poza tym pierwszym, który gdzieś tam powstał metodą prób i błędów, towarzyszy im jakiś rytm, który może przerodzić się w muzykę przy ewentualnych drobnych jakichś modyfikacjach w tym tekście, żeby można dopasować do rytmu czy do frazy. Natomiast no, mam, rozpoczęłam tą współpracę później z kompozytorem, bo szukałam kogoś, kto do tych tekstów lub próbując mierzyć się z jakimiś swoimi siłami, po prostu znalazłam kompozytora, z którym współpracowałam i na początku on pisał muzykę do moich tekstów i miał też, akurat tak się świetnie złożyło, że też miał kilka, że tak powiem, wolnych swoich kompozycji, do których mogłam napisać teksty. I to ta współpraca zaowocowała około 20 mamy zarejestrowanych utworów w ZX-ie. One wszystkie czekają. Na co czekają? No, czekają na swój czas. Uważasz, że jeszcze ten czas nie nadszedł? Mi się wydaje, że tutaj tym występem, pokazaniem się przede wszystkim tutaj
wśród lokalnej społeczności, którzy tu regularnie przychodzą, być może posłuchać czegoś nowego, czegoś wzniosłego, żeby być w dobrej atmosferze, być może to też w jakiś sposób mi pomoże. Latał w furach smutny anioł, słońce skryły skrzydła dwa. Ciągle nieba było mu mało, wolność kochał tak jak ptak. Kruchą dłonią do niego sięgałam, w sercu mym wątpliwość ta. Kto anioła chroni od złego, kto go w swych ramionach ma. Aniele mój, mogę zostać twoim stróżem i będę tu, choćby miał nie istnieć świat. Aniele mój, chronić cię będę tak jak umiem. Nigdy już nie będziesz sam. Ja nie planowałem tej rozmowy, powiem ci szczerze, ale jak usłyszałem tę piosenkę o tym aniele stróżu, ja po raz pierwszy w życiu, a po mnie widać, że żyję bardzo długo już, po raz pierwszy w życiu spotkałem się z tym, że człowiek, żywa istota, chce być i będzie aniołem stróżem anioła stróża. No tak, to odwróciłam rolę tak naprawdę. Bo... Cudowne. Właśnie tak staram się tak podchodzić do pisania, żeby znaleźć jakiś punkt zaczepny, żeby po prostu w każdej piosence było coś takiego, co gdzieś może wywraca myślenie, albo no, zawsze jakiś taki punkt, że tak powiem, główny punkt programu, żeby zatrzymać się i pomyśleć, no może rzeczywiście, może czemu tak nie da się zrobić. Skoro anioł stróż zawsze jest, to ja mogę też, wiedząc o tym, że ta osoba, ta istota jest zawsze przy mnie, to i też mogę zadeklarować taką pomoc, powiedzmy. To było wielce zaskakujące dla mnie, bo słyszałem mnóstwo piosenek o aniołach, ale nigdy nie traktowanych w ten sposób. Zawsze to było pomóż mi, albo dziękuję, że mi pomogłeś, czuwaj nade mną, a tutaj ty czuwałaś i czuwasz nad tym aniołem. Tak, zawsze tak będzie. Życzę ci w takim razie, żeby ten twój anioł również poczuwał nad tobą i żeby to twoje życie, nazwijmy nie tyle zawodowe, ile estradowe i piosenkarskie, dobrze mówię, piosenkarskie, upływało jak najlepiej i żeby się rozwijało. I w związku z tym już na zakończenie pytanie, jak teraz się widzisz w najbliższej przyszłości? Czyli pierwszy krok zrobiłaś, weszłaś na estradę w Koźlu u Darka Czarnego, otrzymałaś burzliwe oklaski, tak burzliwe jak na tę salę, było zresztą słychać. I co teraz dalej? Planuję, mam nadzieję, że przy dalszej pomocy pana Darka Czarnego, ewentualnie szukam instrumentalistów, którzy mi pomogą, bo wszystko zaczęłam od odwrotnej strony i o wszystko muszę się starać, bo co innego jak formuje się zespół i oni mają swoje zaplecze zapewnione techniczne i sobie dłubią, tworzą piosenki. Ja zaczęłam od końca i tak naprawdę to muszę teraz jakąś tam znajomymi rozpuszczać informacje, czy gdzieś jakieś studio nagrań będzie można coś zrealizować i tak po prostu sama swoim sumptem próbuję coś osiągnąć. Rzeczywiście bardzo potrzebujesz tego anioła stróża. A wróćmy na chwilę na ziemię, jakich potrzebujesz muzyków, bo może jak usłyszą, jak zobaczą ciebie, jak usłyszą, co śpiewałaś, być może do ciebie zadzwonią, skontaktują się z tobą. Tak jak pan Darek Czarny mi podpowiedział, że ja myślałam wcześniej, że mój głos jest taki silniejszy i znajduje się w jakimś takim aranżacjach rockowych. Natomiast okazuje się, że przy jakichś drobnych modyfikacjach i wyćwiczeniu tego wokalu mogę też tak jakby od serca śpiewać tak delikatnie i bezpośrednio tam do ludzi. I ten głos dobrze brzmi przy takich wersjach akustycznych, jak dzisiaj zaprezentowałam. Bo anioł ma swoją aranżację w wersji popowej, bo już nagrałam tego anioła. Też w Kędzierzynie aranżował Jan Swoboda, a pan Darek Czarny dogrywał gitarę. Ona jest w zupełnie innej formie zaprezentowana.
byłam już, próbuję sobie też rozsyłać tą piosenkę po stacjach radiowych. Kilka stacji zadeklarowało się ją puścić. Byłam też w Radiu Opole. W czwartek byłam w radiu, przepraszam, w telewizji TVP regionalną w Opole, Opolskie o poranku w programie. Też wystąpiłam z tą piosenką. Czyli okazuje się, że piosenka podoba się nie tylko mnie. No bardzo się cieszę, że mogłam ją zaprezentować na żywo, bo to jest inny przekaz niż puszczony, wiadomo, wyćwiczony w studiu muzycznym, w studiu nagrań. No bardzo się cieszę. No, przede wszystkim no, chciałabym, tak jak tutaj zespół sobie występuje, prezentują swój materiał, cieszę się, że nagrali swoją własną płytę. Mam tutaj na myśli zespół Bez Hałasu, który wystąpił przede mną. Także no, tego bym sobie życzyła i możliwości nagrania kolejnych utworów, bo ze swoją muzyką mam bardzo wiele utworów, z muzyką Zbigniewa Korepty, z którym współpracowałam, nomen omen, jest on synem Zbigniewa Korepty, który napisał utwór Kasztany. Także to idzie jakoś tam z pokolenia na pokolenie. No jest, by tak otworzyć tą kajet, którym piszę, który mam te utwory zarejestrowane, nuty, to wszystko jest gotowe, tylko po prostu trzeba czasu i środków na pewno też i muzyków, którzy mogą mi zaakompaniować. To trzymam kciuki, ja widzę i słyszę, że bardzo chcesz, więc z całą pewnością to się uda. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję, że mogłam zaprezentować się też widzom Telewizji Miejskiej i TVM. I pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że będę mogła się jeszcze zaprezentować na tych wieczorach w przyszłości. I koniecznie trzymajcie kciuki. Przecież jestem twoim stróżem i będę tu, choćby miał nie istnieć świat. Aniel mój, chronić cię będę tak jak umiem. Nigdy już nie będziesz sam. Jest okazja, żeby spotkać się z Romanem Wiktorkiem, liderem zespołu John Kentucky Band. Ale do tej okazji za chwilę powrócimy, a na początku może powiedzmy dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. I jak minął zeszły rok? Bardzo dobrze. Na początku roku, w styczniu 2016 roku, wydaliśmy naszą drugą płytę, Znaki Czasu. Zagraliśmy koncert promocyjny, potem koncertowaliśmy trochę. W październiku ukazał się nasz najnowszy teledysk do piosenki Kamienie, który jest już na naszej stronie internetowej. Możecie go Państwo zobaczyć na stronie johnkentucky.pl. Jak również, korzystając z uprzejmości Telewizji Miejskiej Skędzierzyna Koźla, za chwilę będzie wyemitowany. Nie musimy sobie kadzić, nie musimy sobie pociskać uprzejmości. Rzeczywiście będzie wyemitowany. Dlaczego taki, a nie inny? Ta piosenka bardzo przypadła Państwu do gustu. Mnie też. Cieszę się bardzo słuchaczom. I postanowiliśmy, że właśnie do niej nakręcimy teledysk. I wydaje mi się, że jest to strzał w dziesiątkę, bo bardzo dużo pozytywnych opinii odbieramy, także polecam. Zapytałem, dlaczego taki, bo jest on animowany. Tak, w specjalnej technice robiony, bardziej graficznej, animowany, z naszymi postaciami, które się poruszają. Wydaje mi się, że zostało to dobrze wplecione i oddaje sens tekstu, który się pojawia w tej piosence.
Czy zostało dobrze wplecione, to telewidzowie sami ocenią, ale mam nadzieję, że będą tego samego zdania co ty, bo wygląda na to, że jesteś bardzo zadowolony, a to jest coś niezwykle trudnego, animacja. Na pewno, też to trochę trwało. Liczyliśmy, że ten teledysk się ukaże wcześniej. No, niemniej musieliśmy być troszkę cierpliwi, bo faktycznie te sceny do pospinania były trudne. Ile nas, tyle opinii. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba. W tym teledysku w zasadzie to grasz główne skrzypce. Wędrujesz. No cóż zrobić, proszę Państwa. No pojawiam się tam, no bo taki był zamysł też osoby, która jakby wykonywała ten teledysk. Niemniej członkowie zespołu również są, także nie jestem sam, nie zostawili mnie, także jesteśmy wszyscy razem jako John Kentucky Band. I zespół cały czas wędruje. Czy uważasz, że wędrujecie w dobrym kierunku? Mówię tak ogólnie. Tak, cały czas staramy się pomalutku do przodu. Teraz w piątek 13 stycznia grać będziemy koncert w Radio Opole na żywo w Studio M. Polecamy Państwu ten koncert. Już teraz serdecznie zapraszamy, dlatego że bardzo nam zależy na tym, abyście Państwo byli na tym koncercie. Do Opola nie jest daleko. O 19 w piątek 13 55 miejsc i wierzę, że Państwo wszyscy zapełnicie te miejsca. Wypełnią się osobami, którym nasza muzyka jest bliska. Na to liczymy i serdecznie Was zapraszamy na ten koncert. Czy skoro słyszę, że w Radiu Opole to będzie to na żywo, więc można będzie usiąść przy radioodbiornikach i posłuchać? Oczywiście, będzie transmitowane na żywo przez falę radiową, jak również w internecie. Także jak Państwo mieszkacie w Melbourne, to też będziecie mogli posłuchać tego koncertu. Ja co prawda mieszkam w Kędzierzynie-Koźle, ale z przyjemnością posłucham. Piątek, godzina 19, dobrze zapamiętałem? Tak, piątek 19, 13 stycznia, Polskie Radio Opole, Studio M w Opolu. Ojej, żeby się tylko udało, nie dość, że piątek, to jeszcze 13, ale na pewno będzie wszystko w porządku. 13 nawet w grudniu jest wiosna, co prawda teraz styczeń, a skoro styczeń to cały rok przed nami, jak widzisz ten rok? Mówię o zespole. Nie jesteśmy przesądni, więc te liczby w ogóle na nas nie działają, natomiast po tym koncercie od końca stycznia wchodzimy do studia, nagrywamy naszą trzecią płytę długo grającą. Mam nadzieję, że płyta się ukaże pod koniec sierpnia, a może początkiem września, wszystko będzie zależało od wielu kwestii. Szukamy wydawcy, także mam nadzieję, że ten rok przed nami, który się właśnie rozpoczął, będzie intensywny muzycznie, no i z tą radością, że będzie nowa płyta. Nie ukrywam, że niezwykle lubię kobiety, które są w waszym zespole. Zdaje się, że to było tak, była jedna, potem były dwie, potem była jeszcze inna, potem były trzy, a teraz jak to wygląda? No faktycznie, rotacja jakaś tam minimalna jest, niemniej teraz jest tak, że jest Agnieszka Trefon jako główna wokalistka, ja śpiewam razem z nią i z dziewczyn jeszcze jest Alicja Asman, która wróciła po roku do zespołu. I oczywiście Diana Gabor-Skrzypaczka od samego początku nie śpiewa, ale pięknie gra. Czyli są trzy dziewczyny, które pozdrawiam serdecznie, a i cały zespół również. Dziękujemy uprzejmie, pozdrawiamy wszystkich telewidzów telewizji miejskiej z Kędzierzyna-Koźle. I zapraszamy na najnowszy teledysk. Kamienie.
metry. Kamieniami nie rzucajcie w światło dnia. Kamieniami nie rzucajcie w rwące rzeki. Jesteście tacy jak ja. Tacy przemieleni, trochę tacy zamyśleni, trochę tacy przeźroczyści, katastroficzni.